Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. No i kochani, chyba mamy ostatni odcinek. Chyba. Na świecie pojawiła się nowa baza piglinów. Ich głód rozprzestrzenia się jak choroba. Zostało nam w sumie tylko i wyłącznie jedna baza, która się w sumie też przed chwilą pojawiła, więc to nie jest jakaś tam baza, która już sobie tam była. Tam jeszcze zombiaki zostały. Halo, zombiaczki, ale wy to ze mną chodźcie. 91. 94. Tam już nic nie ma, nic nie ma. Tu już chyba też wyczyściliśmy. A więc tak. Mam nadzieję, że dzisiaj już sobie Minecraft Legends skończymy. Szczerze powiedziawszy, nie wiem też jaką następną serię będziemy rozpoczynać. Oj, tam coś walnęło mocno. Tam coś mocno walnęło. Czy tu nic nie pospadało? Bo ja nie pamiętam w sumie na czym skończyliśmy, bo nagrałem wczoraj 3 odcinki. Potem jeszcze Void Traina. Znaczy, wy to oglądacie w sumie później, więc... Więc tak, narobiłem sobie delikatnie zapasu, bo w tym tygodniu naprawdę nie będę miał czasu na nagrywanie. Ze względu na pracę. Aczkolwiek, kochani... Myślę też nad troszeczkę nowym projektem. Bo nie wiem, czy widzieliście, ale na przykład do społeczności zacząłem wam tam mówić mniej więcej, co robię sobie tam, nie wiem, czy ze Switchem, czy z czymś innym. I tak sobie pomyślałem, czy może nie fajnie właśnie było, żeby te moje naprawy na przykład na oddzielnym kanale robić, czy coś, pokazywać wam, jak coś się robi. Ojej, do tego to my nie chcemy. Nie straciliśmy kilku. Chcieliśmy 6 jednostek, nie wiem jakich, ale okej. I tak właśnie myślałem, że może te moje naprawy jakieś tam moglibyśmy sobie nagrywać na oddzielnym kanale, żebym może wam jakieś tutoriale robił na ten temat, żebyście sami też mogli sobie owe rzeczy ponaprawiać, może coś z informatyką, jakieś takie tutki na PC-cie. Dlatego to też zależy w sumie od was. Tylko obawiam się, że wtedy troszeczkę ucierpiałby również kanał właśnie z gameplayami. Więc coś za coś. Coś za coś. Daleko my jesteśmy? Nie. Wiem, że jak nie będę używał teleportu, to przy okazji sobie zbierzemy jakieś jednostki po drodze, ale widzę, że nawet nie ma takiej opcji. O łucznicy. No łucznicy to tak średnio. Średniawka. Średniaweczka. Myślę, że tutaj tą bazę zarodników, no bo oni znów pewnie będą w cholercie. Będą na wierzchu. Będzie na wierzchu. Co ja pierdzielę? O Jezu, słoń. Oni będą zaiste na tych platformach, więc... Może być to irytujące dla nas. Opale, świetnie. Uda się, uda się. No właśnie, są na tych cholernych platformach. Bijcie ich! Za okropne stworzenie. Uwaga na obrzydlistwo. Nie wiem, czemu oni sali w tym miejscu, gdzie mi się krzywda działa. Zostało 64, bo bez jaj. Gdzie jest reszta moich mobów? Ja pierdzielę, znikające jednostki, ale słyszałem, że ktoś z was już miał ten problem. No to niestety, nie mam jednostek wystarczająco. Ale tak, myślę, że dobrym pomysłem byłoby zbliżyć się do tej bazy. W małym stopniu. Troszkę nam to zajmie, ale myślę, że to nie jest głupie. Dawaj, dawaj. Horda rodników to jest najmocniejsza. Na szczęście nie musimy rozwalać portalu, tylko i wyłącznie tego świniaczka. Więc
Może będzie jeszcze jeden odcinek. Może będzie jeszcze jeden odcinek, ale to i tak myślę, że sobie to połączę wszystko. Zobaczę, po ile wychodzą te odcinki. Dobra, myślę, że to starczy. Na razie wy sobie tutaj stańcie. Bo ja was aż tak nie potrzebuję tutaj. Dobra, chata stolarza, wieża strzelnicza. Tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy tak. Już wam mówię. Wyrzutnie czerwienitu na ósemeczkę. Wieża ochronna też na pewno. No i punkt obserwacyjny również. O, i w sumie to nie jest głupie. To tak, wieża ochronna leci jako pierwsza. Chciałem to przekręcić, ale to jest E, obróć. Czy w ogóle mi starczy? Jestem pewien. Dęben wojenny. Jak to za mało zasobów? Czego ty potrzebujesz? Właśnie nie wiadomo, czego to potrzebuje. Może za mało zasobów, ale nie wiem jak... O, teraz się pokazało. Wyśredzona. No trudno. Ja już wolę więcej wyrzutni. Chociaż tutaj też nas nie stać na to. Uk. Po stówce wchodzi na to. Dobra, kół. Używamy. Wow. Ale to tak średnio bym powiedział. Pozbądźmy się wieży. Będzie pierwszy raz, kiedy będę używał ich naprawdę w sensowny sposób. Pigliny szukają zemsty. Co szukają? A my tego chyba nie zniszczyliśmy. A nie, jedna wieża poszła. Wolneło? Znaczy my jesteśmy na biomie może z czerwienitem? Tak, hej. Wy tam pilnujcie. Wy tam pilnujcie, a ja szybko jeszcze mi wyskoczę po czerwienit. O ile nam jednostki nie poznikają znów. O wilku mowa jest czerwienit. Tego trochę zbiera. Będę mi jednostki zniknąć, czy zirytuje. Wygląda na to, że twój wielki przyjaciel został w tyle. Nie martw się. Daj im trochę czasu, a spotkają się z tobą wszędzie tam, gdzie płyną wody źródła. Ej, no ale... Przecież ja nie chciałem, żeby on znikał. Miałby poczekać chwilę. O pierdziu. Jak one poznikały, to się naprawdę wkurzę. A to jest ten grubas tam. No oczywiście, że poznikały golemy wszystkie. Ja pierdzielę. Bez sensu. Ja mogę tego grubasa walnąć? Pyk. Muszę tam walnąć dalej troszeczkę. No i też nas próbują walić, ale to jest obronka. Poszło. Może gdzieś tam z tyłu ten czerwieniec będzie. Kurde, szkoda, że go tutaj gdzieś nie ma. Nie sądziłem, że ten czerwieniec będzie nam tak potrzebny. Chodź tu.
Ten, gdzie jest ten kurde Netherrack. Nie ma nigdzie redstone'a leżącego takiego, wiecie. Samego w sobie. Chodź. No nic tu nie widzę. Przydałoby się go jeszcze trochę. Byłem przekonany, że będzie tego więcej. O Jezu, i te jeszcze coś musiał oczywiście. O, jest redstone. Jest redstone. To 30. No niedużo tego redstone mamy. Ale tu jest redstone na dużo. Nie ma, przynajmniej nie widzę. Tak. Już mamy sporo tego redstone, dobra. Wracamy do naszych przyjaciół. Teraz sobie zrobimy większy ten reload, jeżeli chodzi o wiarę. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. I czy jest sens używania tego. Bo w sumie tego wam jeszcze nie pokazywałem. El Bębno Wojenny. Oh no! Potrzebuję was tutaj kilku. Idzie mi tyły zabezpieczać. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. Musicie tu stać. Bo tu nie jest bezpiecznie. Dłużej. Mogę w grubasa uderzyć. Chyba nie oberwał. Trzeba byłoby się zbliżyć do niego. Zobaczymy, jak teraz się szybko to zreloaduje. Dobra, ale ogólnie wieżyczki możemy tu porozwalać. To też nie jest problematyczne pod tym względem. Ty zreloadowałeś? Oh fuck, jakie to jest szybkie teraz. Palnęło. No jest różnica. Jest różnica. Wieża ochronna potrzebuje węgla. Myślę, że już mogę zrobić to w ten sposób. Nie trafił. Dobra, wieża ochronna postawiona. Zobaczymy, czy teraz jak strzeli, to mnie obroni. No strzelaj, strzelaj. W sumie nie reaguje zbytnio. W sumie nie reaguje. Dobra, użyjmy jeszcze tego raz. Tych wieżyczek tak nie ma za dużo. No ale dobra, no teraz z tym bębnem wojennym naprawdę to ma jakikolwiek sens. No, teraz to ma sens. Teraz naprawdę ma sens. Dobra.
wezwana. Teraz będziemy w grubasa walić. Obroniło. Dobre. Dobre, dobre. To mi się podoba. Wyżyczka się chyba zreperowała nawet. To jest skrzynia. No tu nie ma w co walić w sumie. No nie chciałem tego, chciałem to odwrócić. Pięte. Więc tak, to rozbieramy. Po całym nos. Bęben wojenny teraz sobie jeszcze postawimy. Też rozwala. Nie wiem, to chyba będzie taki odcinek, wiecie, taktyczny. Ale myślę, że takie też powinny być. Oh no, oh no, oh no. Chata drwala mi jest potrzebna. Where is chata stolarza, przepraszam. Nie drwala. Pyk. Jak nie wolno tych struktur tu stawiać? Co jest? ...51? Ej, halo? A, bo to nie potrzebuje redstone'a, dobra. Kotka stolarza jest zrobiona. Teraz sobie poczekamy jeszcze tylko na tą łukatkę obserwacyjną. Piglinek sobie tam chodzi, ale chyba nas zbytnio nie atakuje, więc spoko. Chodź, świniaczku. Oberwiesz własną broń. O ile w ogóle będzie w sumie reakcja na to. Jest reakcja na to. Ale 1% tylko. To niedużo. Z portal. Tym razem. Ej, ale w sumie nie jest to nawet głupie. Szkoda, że nie da się tego celu powtórzyć. Ziemniaki. Specjalnie chcę oberwać, żeby zobaczyć, jak strzelają wieże. Teraz, dobra, strzelałem elegancko. No i widzicie, już jest powtórzone. Tylko chciałbym móc użyć po prostu, tak wiecie, bez niczego. To by było spoko. Pyk. Jakby dobrze poszło, to nawet bez żadnej ingerencji mógłby się z nim tak pić. No ale to długo by trwało, 93%. Zobaczmy, jak to wygląda tak tutaj z boku. I jak musielibyśmy się dostać. Aby zniszczyć ten portal, najpierw musisz pokonać ich przywódcę. To ja wiem, koleżko, to ja wiem. Musielibyśmy wejść tędy. Więc trochę żałuję, że od tej strony tego nie zrobiłem. Ładnie, pięknie, ale na pewno mają sporo obrony. Au. Tu mają sporą obronę. I wcielaka. Gdybyśmy mieli więcej redstone'a, to wtedy miałoby to sens.
oberwał? Co jest? On się chyba ruszył. Nie, no to musimy to zrobić w klasyczny sposób chyba. A to się stoją i patrzą, jak obrywają. No świetnie. Jesteście zajebiście. Zbieramy was i lecimy na nim, bo to jest bez sensu trochę. Tak trochę dostał i tak, więc... Wór. Tu się ruszyła świnia jedna, no. Lecimy na nich. Dobra, da się wyjść stąd. Jezu, jakie to jest upierdliwe czasem. Wykryczono maksymalną wysokość. Prawy muchy będzie na to. Twoja obecność wywołuje poruszenie wśród piglinów. To ja wiem. A pochybel! Plants vs. Zombie. Definitive Edition. Au. Dobra, już po ich obronie z tej strony. To tak, trzeba teraz tu jakoś wejść. Widzę, że się nie da w ten sposób. Holy moly, guacamole. Ale tu już się da. Myślałem, że... Kurde, naprawdę. Spawner. Priorytet, spawner. No rozwalcie, to rozwalcie. One już tu pospadały, biedne. Walcie na pyrkę. Dobra, jeszcze przy okazji sobie weźmy tych na dole, bo oczywiście te zgrywusy to musiały pospadać. Tych 10 dwóch. To wykończmy i tych. Jeszcze w lawę się musiałem wpierdzielić. Szpinki, ja wam dam. Wszystkie? Tych 10 dwóch gdzieś nam zginęło. Dwóch gdzieś nam tu zginęło. Wydaje mi się w okolicznościach, definitywnie. Dobra, nie ma spawnera, jest jeszcze na górę spawnera, ale to musimy wejść właśnie na górę. Wejdziecie czy nie wejdziecie? Ktoś tam wszedł. Mrówki, chodźcie. To się pobagowały. Dobra, wejście klasyczny. Klasyczny sposób wejdźmy. A, tu jest jeszcze jeden. No i się pospierdzierały wszystkie. No, czy wy możecie przestać się bawić? Jaki wy macie problem ze sobą, naprawdę. No, definitywnie było łatwiej zrobić to w klasyczny sposób. Wiem, że wielu z was pisało w komentarzach, że to jest właśnie dobre na hordy, bastiony i tak dalej, ale widzę, że wcale nie.
Przecież spoko, tam kilka budynków zniszczyliśmy, ale to tylko to. Się rzucacie? Dobra, walczy śmijaka. Wow. Ale ich wywaliło. No ja się teraz wycwanie. Oni walczą. Nie wiem, czy to na moich też nie działa, ale sprawdzimy. Pyk. 81. No dawaj, dawaj, stygnij, stygnij. No, jest sygnał. Za dobrze wam nie idzie ten. Tyk. Dostał. I jeszcze bym chciał szybko zrobić sobie na przykład studnię. Pod ósemką. Ja mogę zrobić? Nawet mogę. Nawet mogę. To przydałoby się gdzieś z boku postawić, a ja nie mogę tego z boku teraz postawić, bo oczywiście jest Netherrack. Poradził sobie już z nimi? Tak, poradził sobie z nimi. Bez większego problemu. Devastator staje się zdesperowany. Nie poddawaj się. Ja go to walę w cymbał. Jakbym miał golemy, to może wyszłoby to inaczej. Szaste golemy. O, dzień dobry panie golemie. Miło, żeście się zawitali do nas. Lubię 7 chyba nawet niepotrzebnie. Ej, a coś mi tu nie pasuje. Chciałem... A, nie mam zwykłu. Dobra, to tak tych się pozbądźmy. Nie, no prawie. Najważniejsze wybite. Najważniejsze wybite. To więcej healerów zrobimy. Dobra, lecimy. Devastator jeszcze raz musi w mordę dostać. A może teraz się pobądźmy. Uj, nie wiem czy on nie zszedł. Bo go tu nie widać. Gorzek nam zaraz zejdzie tutaj. Będą jaja wtedy. Będą jaja wtedy. On chyba naprawdę strzelił. No. No nie ma go na górze, halo. Gdzie jest świnia? Zwiał?
Tak, on się przemieszcza, o nie. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. Nie podoba mi się to. Nowe miejsce w ogóle na cokolwiek, a co dopiero, żeby brać jednostki tutaj. Widać, golemy oczywiście musiały pospadać. Nic nowego. Nic nowego. Dlatego mówię, to jest najgorsza chyba horda do robienia. Nie jest trudna, ale jest irytująca. Irytująca przez te kurde bloki, przez AI, które jest tutaj w tych botach. Bo to jest po prostu okropne. I na pewno nie zapomnę przedstawić tego w podsumowaniu produkcji. Chodźcie. Też healerzy dostali. O Jezu, ile was tu jest. Ile was tu zostało? Dramat. To też się zrobiłem piękny mościk, naprawdę. Chodźcie tędy. Weszło ich kilku przynajmniej. No trzy golemy w lewo, czwarty nie wiem gdzie jest. Trzy są, tak? No tak, czwartego nie widać. Wyszano limit maksymalnej budowy. Boże, kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Tego wuja, który wymyślił te limity, mini za jaja powiesić, totalnie. Ojej, to będzie trochę ciężkie. Wy macie leczyć. Serio, naprawdę. Jaja, totalne. Ja potnę chyba ten odcinek. Ja go chyba potnę. No i wszystko nam zderespiło, no dobra. I całe HP mu się odrodziło. Jaja sobie robicie. Wrócić na to swoje pierwsze miejsce? Nie, on jest tam już. Jezu, czy jest jakiś sposób na budowanie? Jakieś takie logiczniejsze? Może na drzewa? Coś? Cokolwiek? Nie widzę sposobu. Teraz po 100 HP. A jak na przykład... Ale nie, to tak nie zadziała. To kombinuję. Normalna wysokość ze Serana, no. Jeżeli zabilibyśmy sobie na przykład tutaj... Hmm.
cię myślę. Mam jeszcze jedną myśl bardzo ciekawą, ale to zaraz wam pokażę. Próbujemy trochę tą grę zbugować. Jak mówię. Teraz wam dokładnie wyjaśnię co i jak. Jak można spróbować go walić na dekiel. Bo on jest nieruchomy, prawda? W sensie on sobie chodzi po tych swoich platformach, ale nie przekracza w ogóle... Kurde! Nawet ja spadam, co dopiero te głupki mają nie spadać. On nie przekracza w ogóle tych platform. Tego co mi wiadomo. Więc stąd też mówimy sobie. Więc nie będzie problemem. Też to mamy. Nie wiem, czy nie będziemy musieli sobie tak na tej platformie tego zrobić. Ale nie chcę tutaj robić. Może na górze nie chcecie zrobić tego. Zobaczcie, jakie dekle. To inaczej sobie poradzimy, spokojnie. Zawsze sobie wyprzedziłem, to i z tobą sobie poradzę. Z Mary. Robię tak trzymamy za długo. Trafił. Dobra, wieża ogromna już jest. Tam już jedna studnia też jest. Macie tu stać i się nie ruszać. Ja zrobię coś głupiego. Kici woko, roko, koko. Roko, koko, kici woko. Ja tu obstałem, jak zbugować grę. Nie wiem, jakim cudem mam 90 HP już. 89, więc sam się wali, czy jak? Ej, co to się dzieje, że on sam sobie HP zbija? Może to jego... Nie nasze... Wow, to nasze bziki go walą. Ej, może to nie byłoby głupie. Aj, nie da się tu budować. Ale to robić można. A dodatkowo jeszcze jakbyśmy sobie na przykład zrobili pełne szkieletów. Nie wiem jaki to będzie miał sens, ale próbujemy. Gdzie ty baranie? Nie! Zostaw go. Zobaczymy czy to ma w ogóle sens, ale... A ty przestań walić w swoje jednostki, kurniu. Nie, to chyba nie ma sensu. A może i ma? Ma sens. Ma sens, ma. Nam bido mała, nie możesz nic zrobić.
A, skurczysynie. O Jezu, co ma DPS-y. Chcę zrobić wieżę ochronną, więc ma szans. Zobaczcie, jak to pięknie idzie. Nic to nie może zrobić, biedny. Elegancko. Elegancko. No nie ucieka. Pokonaj tego żarłoka, a horda się rozpadnie. Uciekł. Nie ma gnoju. I tak strzela. Nie, ale zapomniałem, że tu już ma zasięg. Będę musiał zrobić to w inny sposób. Nie! Nie idźcie za mną! Durnie. Ja jestem głupi, to i wy też? Się zrobi to studio na szybko. Definitywnie potnę wam ten odcinek. Dobra, ale nic się nie zrespił. To będzie ciężkie, żeby ten znów wleść. To będzie ciężkie. Najgorsze jest to, że nie wiem w sumie jak postawić tam trawę. Czy usunąć te terny, to tak. Więc postawić trawę to trochę nie bardzo. Obrywają trochę, no obrywają. No nie mam tu jak postawić. Wiedźcie tu, strzelajcie do niego jak macie zasięg. Macie zasięg, widziałby. Kieletami go załatwimy. Te kielety mocno obrywają. Zrób obronkę, zielony. Naprawdę się udało! Pigliny zniknęły! Było wiadomo, że ci się uda! Czy to nie cudowne? Oczko? Oczko? Co się z oczkiem stało? Yeah.